uhonorowaliśmy i podziękowaliśmy i pogratulowaliśmy osobom i rodzinom, które włączyły się do ozdobienia na święta naszego miasta i naszej gminy. My jako samorząd, na wniosek oczywiście Państwa, stawiamy nowe elementy oświetleniowe, choinka, bombki na Placu Wolności, to co mogliście Państwo na te święta zobaczyć i na Nowy Rok, iluminacja na drzewach, staramy się, aby te święta Bożego Narodzenia upływały Państwu radośnie i wesoło, ale również zachęcamy do tego mieszkańców i od 7 lat organizuję taki konkurs na najładniejszy oświetlony dom, to jest pierwsza kategoria, i balkon bądź okno w budynku wielorodzinnym, czyli w bloku. I w tym roku po raz pierwszy witryna sklepowa, bo takie witryny punktów usługowych, handlowych też w Nowogardzie mamy i pięknie one są ozdobione. I po raz 7 taki konkurs się odbył. Komisja w okresie świąteczno-noworocznym objechała zgłoszone nieruchomości. W sumie zgłosiło się 12 osób. I dzisiaj odbyło się nagrodzenie bonami pieniężnymi osób czy rodzin, które najładniej udekorowały na święta swój dom, swój balkon, swoje okno i swoją witrynę sklepową. Robimy to po to, żeby podziękować mieszkańcom za to, że wspólnie dbamy o Nowogard, dbamy o ten nastrój świąteczno-noworoczny, żeby on był właśnie taki podniosły, miły, sympatyczny, radosny, po prostu fajny, i mieszkańcy chętnie się to włączają, ale z drugiej strony chcemy zachęcić kolejne osoby, kolejne rodziny, kolejne firmy, które mają swoje witryny, czy to handlowe, czy to usługowych punktów. Zapraszamy, włączajcie się w dekorowanie swoich miejsc zamieszkania, swoich miejsc pracy. My będziemy też to oceniać, będziemy Państwa nagradzać, a dzięki temu wspólnie sprawimy, aby Nowogard był jeszcze bardziej oświetlony na święta, jeszcze bardziej udekorowany świątecznie, no a dzięki temu po prostu będzie nam milej, sympatyczniej i fajniej. Łącznie w konkursie dostaliśmy 12 zgłoszeń i mieliśmy w tym konkursie 3 różne kategorie. Pierwsza kategoria to był budynek jednorodzinny, wolnostojący. Druga kategoria to był okno lub balkon w budynku wielorodzinnym. I trzecia kategoria, witryna sklepowa. Przede wszystkim dziękuję wszystkim osobom, które dekorują swoje nieruchomości. Dziękuję tym wszystkim, którzy przysłali do nas zgłoszenia. Gratuluję im serdecznie. Gratuluję tym, którzy zdobyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach. Kawał dobrej roboty Państwo zrobiliście i zachęcam kolejne osoby, kolejne firmy do włączania się do naszego konkursu już za rok na Święta Bożego Narodzenia.